Hej moi mili, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku właściwie z gry The Park, ale nie pierwszym z tej serii horrorków na moim kanale, na którym ostatnio dosyć, wam powiem szczerze, ochotę. Ale przechodząc do rzeczy, gra The Park, która właśnie miała premierę 3 dni temu, jak wy to oglądacie w Halloween, to 3 dni temu gra właśnie miała swoją premierę, dlatego ja już od razu się za nią chciałem zabrać i razem z wami ją przejść. Nie jest ona długa, bo wyceniona jest na godzinę półtorej rozgrywki, ale mam nadzieję, że tam trochę strachu przyniesie wam i mnie, bo ja powiem wam szczerze, tak, u mnie z horrorami jest sprawa taka, że filmy horror, ja po prostu sikam. Sikam, jak widzę filmy horror. Nie znoszę filmów horror. Mój brat się z nich śmieje, a ja nie znoszę. Ale właśnie w grach mam tą odwrotność, że w grach ja się z tych gier śmieję. Powiem wam szczerze. I ciągle czekam na taką grę, która mnie po prostu wystraszy, przestraszy, w której będę sikał. Nie chcę będę grać, bo się boję. No i mam nadzieję, że taka gierka dzisiaj będzie. To momencie, ja nie zaczynałem wcześniej, także od razu startujemy nową grę i zobaczymy, jak nam tutaj wyjdzie. Za tę produkcję jest odpowiedzialne studio Funcom, tak jak to na mojej notatce pisze. Studio doświadczone, ale mające duże problemy finansowe, dlatego ta gra teraz to będzie taki duży sprawdzian, czy się nadają, czy się nie nadają. Dobra, także lecimy, nie? New game, zobaczymy, co on tu przestawi. Nie wiem, myślę, że czy potrzebne jest światełko? A jest potrzebne. Nie ma. Widzisz, że te zawki jakoś będę trzymać. Zobaczymy. Okej. Okay. Lorraine. To będzie główna bohaterka, którą będziemy prowadzić. Park otoczony bardzo gęstym lasem, z którego trudno się wydostać. No i krótko mówiąc, będziemy szukać swojego syna, którego, ja wam powiem szczerze, nie wiedziałem, dlaczego żeśmy go stracili, ale może się dowiemy zaraz. Zobaczmy sobie następ. I always return to Atlantic Island Park. Mamuśka. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Kellum. Kellum. Syneczek. Stay in the car. I'll go and ask information. Dobra, czyli od razu. Przyjeżdżamy do tego parku i od razu bierzemy kontrolę. Naszą postacią. To jest nasz syneczek, który tu grzecznie sobie czeka. Dobra, czekaj sobie, syneczku. Nie spiernicz stąd. My sobie idziemy. W sumie nie wiem gdzie, ale idziemy. Ale wypukłości. Fajnie jest się pograć kobietą. Mogę jakieś inne perspektywy? Pytanie, dlaczego tutaj nikogo nie ma. Aha, czyli interakcja. Prawym przyciskiem myszy. Podejdźmy sobie. O, tu jest jakaś informacja. Może ty mi czarny coś powiesz. Nie był czarny, ale zerka się taki wydawał. Co ty, kurczę, kobito? Już tak na początku gry? Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath. Think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! Czy ten synek się wpierniczył? Into the park. I'll unlock the gates for you. Ale podoba mi się takie... obcisy. Where are you going? Catch me, mommy. Tego nie można zrobić. Podoba mi się takie obcisłe spodnie. Znaczy, taka moda teraz ostatnio jest, nie? Że dziewczyny noszą to takie spodnie do pępka. O!
Widzę, że zauważyli, że Adamek będzie grał. No, chyba nie będę sam chodził po sobie. The apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention employees. Niestety chyba nie ma polskiego dialogu. Że przerwę tak powie grale. Nie, niestety nie ma polskiego dialogu, także musimy sobie posłuchać tego wstępu. Zobaczymy. Nie, chociaż za ciemno trochę jest. Kurwa, teraz pewnie nie widać. Co się dzieje? Fuck! Jak to się tak przemieniło? Dobra, ty już teraz nie wyglądasz tak fajnie jak wcześniej. Jak chcę wyjść stąd. Oh god. The park. What happened here? Dobre pytanie. Jak tam gościu wstał i wpuszczał ludzi? No to biegniemy. Tu mamy jakąś mapę tego parku. Gdzie my jesteśmy? Trace. Aha, tutaj na tym czerwonym. Na czerwonej gwiazdce. Teraz pytanie, gdzie pójdziemy? Może pójdziemy najpierw w prawo. O, tam jest Ellen. Synek, czekaj. Ale czemu ten synek ucieka? Przecież... Czy on się nie boi? Czy on się nie boi w takim... takim kurwa popieprzonym parku? Ciszek? Fuck. Kto w ogóle wymyśla takie parki? W bajkach to można się tym bawić, ale w rzeczywistości? Bluh. Kiedyś oglądałem, jak byłem mały. To wam powiem taką bajkę, w której właśnie też była taka twarz, w której można było wejść. I szedł sobie taki mały chłopczyk i szedł sobie obok niej. I tak nagle taki jebutny język i ją wpierdoli. Aha. Zerkniemy tam. No powiem, mały lęk mam. Ale chętnie sprawdzę. Ale jakbyś te zęby umył, to by nie było źle. Wait for mommy! Too dark. I'm not going in there without a flashlight. To dobrze, że to za ciemno. Ja wam powiem szczerze, że już czuję taki deszczyk. I tak, że gra specjalnie tutaj nie przykłada jakiejś wagi do fabuły, ale w sumie o to przecież chodzi, że nie, że mamy się po prostu bać. No dobra, tylko co się tu dzieje, bo ja tylko se chodzę i chodzę. Wait, Callum! This way! Where? Callum? Where'd you go? Coś tu leży? Mommy needs to see you, Callum. I think this belongs to Callum. Czemu to dziecko na mnie nie zaczeka? On jest serio takie tempe? Chad the chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Popieprzone to jest? Jak 150. Dobra, na razie nic nie możemy otworzyć, nigdzie nie możemy wejść. Na razie jest dosyć w porządku, tylko Come back, Callum. Over here. Jednak, co trzeba powiedzieć o grach horror, że... Kurwa... Jezioro będzie tak parkowało. Że główny właśnie... No tak, zupełnie... Przypadkiem to tu przypływa i powiedz, że tu mam wsiąść w to. Ale ja... Nie chcę. Jeszcze to tak śmiesznie skrzypi. Mam tu wejść? Chodzimy? Dobra. To jesteśmy.
do czego zmierzam, że główny klimat gry w grach horror właśnie robi sama muzyka. No nie tyle co grafika, ale przede wszystkim muzyka. Bo jakby muzyka była kiepska, to nawet przy najstraszniejszych widokach byłoby to straszne. Było to niestraszne właśnie. To chciałbym powiedzieć. Jak na razie sobie płyniemy. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his two children. A boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. No, czyli rodzinka sobie żyła. Miała dwoje dzieci. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow. Kurwa! Abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Leads the children into the forest. Fajne takie przedstawienie. Kurwa, co to tam za misiek jest? Wydupia jest tut? Gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food. Pewnego wieczoru sobie ojciec poszedł z dziećmi, bo się coś tam z matką nie dogadywał. Leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, wydupiej. Wydupiej. Back to their parents' house. After receiving a thorough scolding from zawsze muszę być w grach te czerwone oczy, kurwa. The children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Oh shit! Oh shit! Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail... Chyba przeraża mnie taka ta odbijająca się woda. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. No dobra, fajnie, że rodzice ich opuścili i dzieci zostały same. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread and its windows were panes of clear sugar. Chyba się boję, że coś mi zatyka, będzie to wyskoczył w tym misiach tam. Forward and began to nibble on the walls. Alan, where did you go? Jezu, jakie echo. Fooo, wiedźma! Wiedźma, dzień do niego. Rodzice się pokłócili, dzieci poszli, nie wiedzieli gdzie pójść, zobaczyli domek cukierków, zjedli cukierki. Przyszła wiedźma. Rzuciła ich do kotła. Lecz na szczęście nie zdarzyła zjeść. O, jest wyjście nareszcie. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Właśnie mówiłem. Aha, to było tak, że ona najpierw brata chciała. Chciała sobie upiec. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening. Złodę. Widzicie, to ta mała jest wiedźmą, nie tamta. Ale takie małe plecy to wyszło, nie? To jest ciekawe. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. Dobra, spoilerują. Tylko w gruncie rzeczy mnie ciekawi tylko jedna sprawa. Dlaczego ta matka z tym synkiem tu przyjechała? Bo to jest po prostu tak ogólnie... No jest bez obu. Tak z dupy urwany jesteśmy w parku i mamy się bać. I ja się chcę bać. Widać, że dzieci były głodne. I zjedli sobie cukiereczka.
tylko takiego troszeczkę innego. No dobra, podróż... Kinga! Wystarczy go, pierdolę! Czemu to się odwraca? Kur... Pierdolę, czemu to się odwróciło? Jezus Mario. Aż nie ciarki przeszły. Widzieliście to? Spieprzam stąd. Jezu, że ta matka tak nie krzyczy. Wyłaź stąd, kurwa, stój! Ja pierdolę. Posrało cię. Patrzcie na jakiś szpetny ryj. Chuj. Tam jakiś zatopiony. Co to miało być?